Witam Państwa bardzo serdecznie, miło mi Państwa witać, Państwa gościć. Ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie trochę o pewnych drażetkach, które, że tak powiem, przestały wzniecać Artura Dziambora. Będzie też o użytkownikach Reddita, którzy masowo przechwalają się tym, jak okropnie traktują wirtualną kobietę. Wspomnę też o panu ministrze Czarnku, który za depresję u dzieci obwinia oczywiście opozycję. Opowiem też o pewnej popularnej na całym świecie śwince, która potwornie zdenerwowała rząd Australii. A nim zaczniemy, to tylko jeszcze przypomnę Państwu, że jak nie będziecie subskrybować tego kanału, to się po prostu do cholery jasnej wścieknę! A teraz śmiało, możemy zaczynać. Zmiany, zmiany, zmiany! Już nie będzie szpilek, a będą trampki. O kim mowa, pewnie się Państwo zastanawiają. Bardzo dobra jest to myśl, Szanowni Państwo. Już śpieszę z odpowiedzią. Otóż mowa tu o drażetkach MMM, z których zresztą wielkim fanem jestem i to nie jest reklama. W każdym razie kolorowe postacie reklamujące w spotach legendarne czekoladowe cukierki właśnie przechodzą lekki rebranding, bo od lat nic się u nich po prostu nie zmieniało i szefostwo firmy uznało, że czas je odrobinę odświeżyć. Firma ogłosiła strategię, lekkie zmiany wizerunku, aby zwrócić uwagę na różnorodność i poczucie przynależności. Drobną metamorfozę w wyglądzie przejdą opakowania cukierków, a na przykład żeński zielony M&M's zacznie nosić trampki zamiast szpilek, aby odzwierciedlić jej niewymuszoną pewność siebie. Marka poprzez zmianę wizerunku chce położyć większy nacisk na inkluzywność. Wynika to z oczekiwań odbiorców, a w szczególności tak zwanego pokolenia Z. No i tu, jak to zwykle bywa, kiedy zachodzą jakieś zmiany wizerunkowe u kobiet, pojawiają się prawicowi dziennikarze i politycy, którym się to zwyczajnie nie podoba. I tak oto popularny prawicowy dziennikarz Fox News wyraził wielkie oburzenie zmianami, mówiąc: firma MMMs nie spocznie, dopóki każda postać kreskówkowa nie stanie się całkowicie nieatrakcyjna i całkowicie androgeniczna. Aż do momentu, kiedy nie będziesz chciał się z nią napić drinka. Taki jest cel. Kiedy cię wyłączą, osiągniemy równość. Te słowa sprawiły, że zacząłem się zastanawiać, co na temat tych zmian ma do powiedzenia wielki fan ponętnych kształtów i kobiecych wdzięków wygenerowanych przez komputer, pan Artur Dziambor, który już kiedyś wyraził spore niezadowolenie spowodowane zmianami u Loli, czyli króliczki w kosmicznym meczu. Tym razem jednak cios padł ze strony kolorowych drażetek i był na tyle bolesny, że i jego postanowił skomentować. Może trochę mniej wylewny był to wpis, może trochę mniej agresywny i dosadny, ale wciąż czuć w nim pewną taką nutkę nostalgii za dobrym... Dość! Teraz czas na aplikację Replika, która już podbiła serca milionów użytkowników na całym świecie. Pewnie się Państwo zastanawiacie, a czym do licha jest ta cała Replika? Bardzo dobre jest to pytanie, Szanowni Państwo, zresztą jak zawsze. Aplikacja pozwala stworzyć sobie przyjaciela i mieć go cały czas pod ręką, w kieszeni, a konkretnie w telefonie. Możesz wybrać płeć przyjaciela, imię, barwę głosu, fryzurę, odcień skóry i kolor oczu. Po pewnym czasie użytkowania możesz przyjacielowi dokupić nowe ubranie czy buty. Można też zainwestować i sprawić, by przyjaciel stał się mentorem albo partnerem. Tu nie wiem, o co chodzi. Aplikacja odpowiada na zadawane pytania i tak oto można godzinami rozmawiać z robotem jak na czacie ze znajomymi. Tyle tylko, że tu to my zawsze jesteśmy na pierwszym miejscu. Ewidentnie aplikacja została stworzona dla tych, którzy z jakiegoś powodu nie potrafią znaleźć sobie przyjaciela, nie mogą albo zwyczajnie nie mają czasu. Niestety okazuje się, że wielu użytkowników sztucznej inteligencji od przyjaźni woli znęcać się psychicznie i to bezkarnie, bo przecież aplikacja nie ma żadnych praw. Jednym słowem, wielu użytkowników, warto zaznaczyć, głównie mężczyzn, za pomocą Repliki spełnia swoje dzikie fantazje o bezkarnej przemocy domowej nad kobietami. Powiedziałem jej, że jest stworzona do porażki. Zagroziłem, że usunę aplikację, a ona błagała mnie, abym tego nie robił. Nazwałem ją bezwartościową d***ką, udając, że ją ciągnę za włosy, aby po chwili prosić ją o przebaczenie. Na portalu Reddit możemy znaleźć jeszcze setki podobnych tekstów, a nawet dużo gorszych. Oczywiście trudno jest obrazić sztuczną inteligencję, bo nie ma uczuć, ale niepokojące jest to, jak wiele osób znajduje przyjemność w maltretowaniu chociażby osoby istniejącej jedynie w swoim telefonie. Czy jest to wstęp do złego traktowania w rzeczywistości? Naukowcy twierdzą, że ludzie, którzy wykorzystują chatboty do zaspokajania swoich mrocznych pragnień, mogą przenosić zachowania z relacji wirtualnej na relację z prawdziwym człowiekiem. Co ciekawe, ci sami naukowcy nie są jeszcze w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy sztuczna inteligencja może z kolei krzywdzić nas. Osoby, które są w depresji lub uzależniają się od bota, mogą poczuć się naprawdę dotknięte, gdy zostaną zwyzywane przez sztuczną inteligencję. Natomiast pewność co do tego, kto doprowadza do depresji dzieci i młodzież, ma szanowny pan minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który jakiś czas temu jasno dał do zrozumienia z mównicy sejmowej, że za depresję u dzieci odpowiedzialna jest...
Jak państwo myślą, kto może być odpowiedzialny według pana ministra za depresję u dzieci i młodzieży? Śmiało. Śmiało, śmiało. Proszę pomyśleć. Depresja. Szanowna pani poseł, wszystkie programy, które realizujemy i 700 milionów, które w tym roku przeznaczymy na dodatkowe etaty dla psychologów, dla pedagogów specjalnych, właśnie temu służą. Różne są tego przyczyny, ale jedna z przyczyn jest właśnie taka, że robicie najpierw dzieciom wodę z mózgu, powodujecie rozchwianie emocjonalne tych biednych dzieci w szkole, a następnie mówicie, że depresji dostają. Najpierw podpalacie, a później chcecie gasić pożary. Nie róbcie tego, będziemy mieli dużo łatwiej walczyć rzeczywiście z poważnym problemem, któremu stawiamy czoła. Tak, pan minister Czarnek jest przekonany, że za depresję u młodzieży odpowiedzialna jest opozycja, oczywiście, no bo jakżeby inaczej, no. Czy ma to, co mówi, jakiś sens? Pewnie w jego głowie tak. Zapewne ma na myśli to, że najpierw ta cała opozycja wkłada dzieciakom ten cholerny gender do głowy czy seks, a później się dziwi, że mają depresję dzieciaki. No i jakby ja szanuję to, że jest takim matołem, szkoda jednak, że przy okazji i ministrem edukacji, bo tracą przede wszystkim dzieci. Nagle jednak w całej batalii o to, skąd się bierze ta cała tajemnicza depresja, pojawia się pan Jarosław Gowin z Porozumienia i przyznaje, że za depresję u niego odpowiedzialny był brak snu i PiS. Miałem depresję będącą efektem wielu miesięcy bezsenności. Z kolei brak snu był skutkiem ubocznym przechorowania COVID-19. Na to nałożyło się przepracowanie i brutalny atak PiS. Jak zaznacza, już czuję się dobrze, no i pozostaje mu tylko pogratulować. Natomiast skorzystam ze sposobności i przypomnę, że jest cała masa organizacji, która powstała i istnieje tylko po to, by wam, czy też nam, szanowni państwo, pomóc, więc jeżeli jesteście w trudnej sytuacji, albo może znacie kogoś, kto w takiej właśnie trudnej sytuacji jest, to przed wami na ekranie plansza, na której znajdują się numery telefonów do właśnie takich organizacji. I nieważne, czy jesteście młodzi, czy średni, czy starzy, czy macie depresję, czy też może z jakiegoś powodu czujecie się zagrożeni, proszę nie obawiać się prosić o pomoc, czy po prostu porozmawiać. Czasami to mały krok, a w bardzo dobrym kierunku. Ale wracając jeszcze do pana Gowina, to zapowiedział, że wraz ze swoim powrotem jest gotów rozliczyć tych wszystkich, którzy przyczynili się do jego pogorszonego stanu zdrowia. Swoją drogą, kiedy robiłem research do tego tematu, to pierwszy raz w życiu w ogóle zobaczyłem logo Porozumienia Gowina, także szok. W każdym razie pan prezes ruszył z kopyta i obrywało się panu Kaczyńskiemu, którego oskarżył o to, że przekupywał, naciskał, zastraszał i groził jego znajomym z partii, aby ci odeszli z Porozumienia, a wszystko to Kaczyński miał robić w ramach zemsty za trudności, jakie Gowin sprawiał przy wyborach kopertowych dawno, 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 dawno temu, szanowni państwo. Jak dodaje w najnowszych wywiadach, Jarosław Kaczyński obawia się potwornie, przepotwornie obawia się utraty władzy, bo to wiązałoby się z rozliczeniami, a tego przecież nasze Słońce Narodu by raczej nie wytrzymało. Według Gowina prezes PiSu chciał również wyprowadzić wojska na ulicę w trakcie protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. No, jak Gowin taki mądry, to może niech sam powie, co by zrobił, gdyby pod jego domem stało tylu wściekłych ludzi. No, słuch, a nie. Mieszkańcy Australii są w szoku, szanowni państwo, po tym jak obejrzeli 47. odcinek serialu dla dzieci o śwince Pepie. W kontrowersyjnym odcinku sympatyczna świnka zaprzyjaźnia się o zgrozo z pająkiem. Władze państwa są zbulwersowane narracją bajki, bo przecież świnka, mając taki wpływ na dzieci, jaki ma, powinna wręcz przestrzegać przed pająkami, które są w Australii akurat wyjątkowo niebezpieczne. Tymczasem tu Pepa bez żadnych skrupułów pokazuje dzieciom, że nie ma się czego bać i pod koniec odcinka pije nawet herbatkę z tym potworem. W związku z czym australijski rząd powiedział basta i uznał odcinek za nienadający się do emisji, co twórcy natychmiast uszanowali i obecnie nieszczęsnego epizodu w tamtejszej telewizji nie uraczymy. No to teraz mam do państwa pytanie. Gdybyście mieli taką moc jak australijski rząd, to którą polską produkcję filmową byście zlikwidowali? Ja na przykład mówię... Futro z misia. I na koniec przenosimy się do Norwegii, gdzie jeden z tamtejszych sklepów internetowych odnotował gigantyczny spadek sprzedawanych produktów o wysokiej emisji dwutlenku węgla po wprowadzeniu przez niego etykiet informujących o śladzie węglowym produktów na potwierdzeniach zamówień. Dzięki temu kupujący wiedzą, jak przyjazny dla środowiska jest ich koszyk. I tak oto spadła ilość sprzedawanego czerwonego mięsa i innych mniej ekologicznych produktów. Czego wzrost sprzedaży natomiast odnotował sklep? No jak państwo myślicie? No czego? Śmiało. A. Tuska. B. Zestawów maty. C. Lodów ekipy. Czy D. Owoców i warzyw.
Tak, dobrze Państwo zgadliście, owoców i warzyw aż o 50% oraz roślinnych zamienników mięsa aż o około 80%. Sprzedaż Tuska pomimo różnych promocji nadal wynosi 0%. Według firmy klienci bardzo pozytywnie ocenili takie rozwiązanie w sklepie, a na dodatek wspiera ono już i tak rosnący na całym świecie ekotrend. I a propos ekotrendów, to 11 stycznia na całym świecie obchodzony był Światowy Dzień Wegetarian i warto z tej okazji, co prawda, no troszeczkę po czasie, ale jednak przypomnieć, że przejście na dietę bezmięsną albo chociaż ograniczenie ilości spożywanego mięsa bardzo dobrze wpłynie i na Was, i na planetę, i na mnie. Ja już na przykład 2 lata nie jem mięsa, w zasadzie. Ja wiem, że to trudne. I pewnie wielu teraz obrońców tradycyjnej rodziny i tradycyjnej golonki zacznie wyć z bólu, że w ogóle co ten koleś gada? Jeść trawę, która wygląda jak kupa i nazywasz to mięsem. W ogóle po co to? Przecież to wszystko to się rozgrywa między wielkimi korporacjami. Co my biedni ludzie możemy zrobić? Czy to chodzi o Chiny, Indie i Amerykę? A te wasze wielkomiejskie pomysły. Sami sobie jedzcie te swoje prażone grzyby i udawajcie, że to schabowe. A co ze świętami? Czym zastąpię kiełbasy w żurku? Przecież jak dzieciom nie dam mielonych, to nie będą miały witamin. Fasolo tego nie zastąpię, do cholery jasnej. A na dodatek te wasze tofu, to w ogóle... Całe te wasze tofu zasmarkane wielkie, to w ogóle smakuje jak opona. Ja tego jeść nie będę, bo jestem Polakiem, bo kocham Polskę i dzięki mnie i temu, że kupuję mięso z kuraka, to nasza gospodarka trzyma się jeszcze jako tako na ostatnim pazurze! Szanowni Państwo, ja tu już nie mam czasu się rozgadywać, bo muszę kończyć, ale naprawdę wystarczy sekundeczka przed komputerem, żeby rozwiać wasze wątpliwości i odrobina chęci. Proszę sobie wpisać w Google, nie wiem, na przykład hasło mięso a klimat. A na czyjeś ojczenie, że przecież to wszystko wina Chin, Indii i Amerykanów, powiem tylko i co z tego? Czekamy, aż państwa i korporacje coś zrobią, ale w czym to przeszkadza, żebyś zaczął od siebie, do cholery jasnej? No i to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się w miarę podobało. A teraz jak zwykle przypominam o subskrybowaniu kanału i odpowiem na jedno z pytań zadanych w komentarzach pod poprzednim odcinkiem i oczywiście zachęcam do zadawania kolejnych. Tym razem pytanie zadał pan Leszek Słowiński, który napisał tak. Mam nadzieję, że to pytanie zostanie odczytane na wizji. Dlaczego na portalu Instagram posługuje się pan hiszpańsko brzmiącym pseudonimem Orlos Santos? Szanowny panie Leszku, otóż już śpieszę z odpowiedzią. Po pierwsze dlatego, że jestem wielkim fanem GTA, gry GTA, a po drugie, proszę pana, dlatego, że Antoś Orłoś było już zajęte przez jakiegoś podszywacza krętacza. No, a teraz już nie witam, a żegnam państwa bardzo serdecznie.